Hej. Siema, siema. Witam. Myślę, że już nigdy. Dobra. Tak, trzymamy dalej tę pozycję. Tak, trzymamy wszystko. Wszystko trzymamy. Co my tu mamy? Euro USD. Jakiś, myślę, że to jest pullback, nie? Że impuls. Impuls. Korekcja i dalej. Aha, dobra. To trzymamy. Euro czy HF, no tutaj, no wywaliło nam znowu. To jest 15 godzina. Dziesiąta. Dzisiaj się ruchy zaczęło godzinę wcześniej. No widzisz. Ja czekałem do 11, a to już było po ptakach. No to może za. To właśnie. Źle odczytałem. Dobra, Eurocard. O, to trzymamy. Słaby dzisiaj dzień, słaby. O, tu też wystrzeliło. Dziewiąta. Tak, o dziewiąty wystrzeliło ładny plus. I tutaj nie zauważyłem tego, zobacz, nie zauważyłem. Tak. To mogła być jakaś głowa z ramionami. Oj, to już trudne rzeczy mówisz. Ramionami, wiesz? Wzrostowa. Słyszałam. To wzrostowa. A przeważnie jest tak, że oni na zachętę dawają, właśnie to było na zachętę, ta świeca. No. I później kontynuacja spadku. Ja tego nie zauważyłem. Tej głowy. No zdarza się. Funt AUD. No też myślę, że to jest korektor. Jesteśmy w trendzie wzrostowym. No myślę, że te, co rozstawimy, one nadrobią te stop lossy, co były. Teraz co z tą apką? Mieliśmy. Mamy, wiesz co, już ogarnęłam to. To takie proste było. Po prostu dopiero jak już klikłam dany wolumen, to wtedy się to odświetliło, wiesz, ten przycisk, że mogę to zmienić. A tak to zawsze był na szaro, że się go nie dało kliknąć i nie wiedziałam. A to Aha. takie proste. Okej. Dobra, pytania. Jeśli sama masz okazję. Ale wiesz co, Tomek, ja mam pytanie. Tylko No. czekaj, otworzę z tego maila, poczekaj. Już chwila. Na którym on był? Dobra, może mi to wyjaśnisz? O, mam. Przychodziły mi od CTrader. Tak, takie komunikaty. To nie ten, nie ten. Coś o tym margin, coś tam. No. Że coś tam niebezpiecznie. Czekaj. O, tu, pilne. A ja nie wiem, o co tu chodzi. Zaraz przeczytam. Ja wiem, o co A, chodzi. Wiem, o co chodzi. informujemy, że A. osiągnięty został poziom margin call. Czyli O co tak. tu chodzi? Czy ja zrobiłam? Za duże loty w stosunku do tego. Otwarłaś do. Depozytu mam 200 euro. No to za dużo chyba, za dużo tych pozycji. I po Cztery prostu. pozycje miałam, te, cośmy mówili. No i żeś spadła pewne poniżej 100% margin. Ale jak to się liczy? Patrz. Ja lubię wiedzieć, skąd się co bierze, wiesz? No, okej, dobrze, dobrze. Poziom 200 zabezpieczenia. Poziom. euro mam wpłacone. Okej. Miałam cztery pozycje. Jedną chyba na 0,02, a No. resztę po 0,01. Chyba tak miałam. O, no to dziwne. Jaką masz Chyba tak. dziwną? 1,30. 1,30, aha, dlatego. Okej, okay, 1,30. Po prostu twoje zabezpieczenie spadło poniżej 100%. I Dalej oni. nie rozumiem. Już poczekaj, Skąd? już. Poszukam. Okej.
Poczekaj chwilę, zaraz się wszystko. Macie nie za dużo tych ciastek? Chyba za dużo. O, znalazłem, zaraz cię wyślę. Wszystko ładnie dam na grupę, okej? Okej, będę analizowała. Okej, tutaj. A taki artykuł, tak? Co oznacza margin, level i gdzie jest stosowany? Dobra. Jeszcze coś znajdę może. Przestraszyłam się tymi alertami, ci powiem. No bo i ten, po prostu jakbyś przekroczyłaś 100%, Jakiś procent ryzyka, czy co? tak, procent ryzyka dokładnie. Jeżeli byś spadła poniżej 50, to by ci automatycznie zamykali ten, broker by się zamykał. Zlecenia? Tak. Aha. Ten, które najwięcej strat przynoszą. Aha, w ten sposób to działa. Jest takie zabezpieczenie, nie? Widać obraz? Nie. O, teraz widać. Widać. Chcesz poćwiczyć sobie coś tutaj? Ja będę słuchała bardzo uważnie, jak ty będziesz mówił, dobra? Już jest lepiej niż, już ciut więcej wiem niż tydzień temu. No to spoko. A już jest dużo. Cieszę się. Kurde, A szkoda. powiedziałam ciut. Ciut, ale przegapiłem te jeny. Zobaczcie, zobacz, jak one poszły. I to Tak, bo wszystkie pięknie. miałem chyba na dziś zaznaczone miałem. Cyk. No, Poszedł ten tak. impuls, korekta i do góry, nie? I ja No, to pięknie. nie zauważyłem tego. Dużo się dzieje, dużo się dzieje. No ale A tak spokojnie. w ciągu dnia to ty sobie też tak siadasz, byle kiedy i sobie tak Tak, przeważnie myślisz. siadam. Dzisiaj miałem problem tym. Z bankiem, z przelewami i siedziałem na telefonie, kurde, zamiast ten, przy wykresach. Siedziałem przy Aha. telefonie. Bo zablokowali mi pieniądze. Niewygodnie. No, chciałem wysłać na giełdę krypto i wiesz, oni zablokowali dla mojego bezpieczeństwa, jak ja to w ogóle świadomie zrobiłem. A powiedz mi, twoja żona się też interesuje tradingiem, czy nie? Nie, ale teraz zamieszkaliśmy razem, no to pewno się zainteresuje. Aha. Zobaczysz tutaj dzisiaj, jakie było wejście, zobacz. Jest impuls. Impuls, korekta. No. No. Jakbyś sobie wzięła. Bo tu masz, zobacz. Impuls, korekta. Impuls, korekta. Impuls, korekta. Jakbyś sobie wzięła ten ostatni impuls. Zobacz, dotknęło 50. Widzisz? Tak. No i na przykład jak ty grasz Teraz idzie, no. lotem 002, nie, to spróbuj Tak. sobie na demo. To pierwszy tutaj wejdź, jak dojdzie 50, wejdź sobie 001. A to drugie 001 zostaw, jeżeli dojdzie tutaj do tej strefy. Aha, dobra. I to jest out cut. Autocad. I tak sobie trenuj na demo, nie? Zobacz, impuls, zobacz, gdzie jest cena. Tak, bo ja ty to tak szybciutko widzisz, a ja muszę się przyglądać. Dobra, blisko. Najedziesz na tą jeszcze świeczką tak równiutko, żebym miała No. tą kreskę? A, tutaj jest prawie u góry, a tu jest. Tak, ja O, sobie uciekł. tu zrobię ci ten, patrz tu. Widzisz? Tu wychodzi poza Bollingera. Cena, tu jest Bollinger. Tak, a tutaj. Kurczę, może zrobić inny kolor tego Bollingera, żeby lepiej było widać. Nie, widzę. Szerszy?
Rzeki. Zarządzasz. O. O, jeszcze ładniej. Nie, no tak nie może być. Wiem. Obszar nie, kolumny nie, koła. Nie. Linie są najlepsze. Zobacz, tu wychodzi, nie? Mamy spadkowy, to Tak. widzisz, poszedł impuls, nie? Z Tak, góry? tak. Dobra. Tu mamy spadkowy, to szukamy spadku. Tak. Poszła ta korekta i zobacz, tutaj wyszło, bo my szukamy, jak idzie na dół, spada cena, to Tak. szukamy po drugiej stronie później korekty. Jest, tutaj wyszła cena. Dotyka, przebiła tego, Tak, 40 tak. czwórkę. No, tutaj, a tutaj zobacz, Tak. dopiero w połowie, nie? No. I takiego czegoś szukamy. Ale czekaj, No. żebym to zrozumiała. Jak jest RS tutaj wyżej, tutaj to tutaj na sela idziemy? Tak. Na sela, bo jest wyżej ta kreska. Dobra. Musisz Okej. patrzeć różnicę, nie? Zobacz. Różnicę widzę. No. Tylko tak. Ja i teraz takie. Cena jest Ja coś wysoko, takiego. zobacz. No, mów, jak ty to widzisz, mów. Coś takiego, do takich wniosków doszłam, może błędnych, że jak ta niebieska kreska, ta 44 No. jest nad tymi świeczkami, to Tak. przeważnie jest wtedy sen, tak? Tak, dokładnie. No, Ona takie jest z taką oporą. obserwacji. A jeżeli byłoby na przykład, że tutaj jest na godzinie nad świeczkami, na 30 nad świeczkami, a na przykład 15 i minuta wskazuje nam coś innego, to ja mam Minuty. czekać, trzymać Nie, się wiesz czy co, coś? minuta to jest bardzo ten niewiarygodne. Niemiarodajne. No właśnie, Czyli to minutą się nie zagura. tak, za dużo szumu jest tam. Dobra. Czekaj, zaraz coś jeszcze inaczej to ci wytłumaczę może. Musisz sobie wyobrazić. To jest zawsze cena, to jest cena, nie? To świeca. Tak. I to jest fałsz. To jest fałsz, a RSI mówi prawdę. Aha, czyli Fałsz, prawda, dobra. fałsz, prawda. I tu pokazuje, że, no, że jest bardzo wysoko, że AUD jest bardzo mocne, bo nawet wyszło z Bollingera, nie? Okej, okay, ale jest fałsz, bo tu porównuje sobie z tym, że wcale nie. Wcale nie, że tu jest niżej. Tu jest wyżej, bo musisz ten kanał. Nie? Tak, on jest taki Kanał. jak, no. To jest to samo co to. Tak, wiem. No. I tu jest do góry tego kanału, tutaj nie. To jest fałsz, tu jest prawda. RSI pokazuje prawdę. I No. my musimy szukać tej różnicy, nie? Rozumiem. Jest. Czyli ta RSI na dole, to ona bardziej mówi nam o aut teraz, tak? Że jak jest poniżej, to jest, jak jest niżej, to znaczy, że jest słabsza ta pierwsza para Tak, w walucie. dokładnie. Dokładnie. Dokładnie to. Następną weźmy sobie parę. Audycy HL na przykład. I teraz mi powiedz. Co ty powiedziesz? W tym momencie to nie widzę nic na końcu, jeżeli chodzi o chwilę obecną. No to powiedz mi tak, na końcu, ok, a tutaj zobacz ten obszar. Kurczę, ta podkładka mi się. No bo ty latasz i mi tu się miesza. Ten obszar, w tym kółku zobacz.
W tym kółku. Dobra, czekaj, ja muszę tak trochę wolniej niż ty. Co mieliśmy? Co się stało? Na przykład. Co się stało w tym momencie? Tu. Czekaj. Tu przeszło 44, O, a tutaj jest poniżej. A tu jest poniżej. No, jest ale co abnormalnie. zrobiła cena? Zobacz, cena zaczęła spadać. Tak. Nagle zahamowała. I my weźmy sobie. Patrz, tu masz impuls, flaga. Impuls, ta flaga, nie? Czyli idzie w poprzek, nie? Słuchaj, Lub ty widzisz no. tą flagę, ja jej jeszcze nie widzę. Jak ty jej nie narysujesz, to ja jej nie widzę, tak Patrz, patrząc ze świeczki. impuls, To musi flaga. być, wiesz. Idzie w poprzek do środka. No, no. No. I nagle znowu impuls. I jest jedno, I flaga, znowu jak ta nie mam. flaga, nie? I teraz bierzemy ten impuls. Mierzymy FIBO. I zobacz, gdzie ona doszła. Od tej pierwszej flagi bierzemy, nie? No. I ona doszła do 57. Do setki, ponad setkę. Tak? Dobrze mówię? Nie, tu no, 79, A nie? ten, o, dobra, pokazuję jeszcze mniejszy. No, coś 75, coś takiego. 70, no i zobacz i ten. I teraz to, co mówiłem, prawda i fałsz, nie? A tu i potem, dobra. Tu jest w połowie, zobacz, RC jest w połowie, a tu jest do góry. Pokaż mi to myszką. Możesz mi to pokazać Patrz, myszką? no tu masz to kółeczko, nie? To. Tak, tu jest siedno. I sama mówię, że te 44, no to jest taki płot, nie? Opór na to pójdzie sel, nie? I zobacz. Tu jest tak, tu jest tak. I poszło na dół? Poszło. Fajnie. Ile tu pipsów? 30 pipsów. Pięknie. Teraz idźmy w drugą stronę. Nagle Przeszło, a tutaj jest, wtedy też dotyka końca. odwraca się i zobacz. Tu jest Tak. impuls, flaga, nie? Znowu impuls, flaga. Dobra, to bierzesz, idziemy z powrotem. No, Mierzymy. teraz. Odwrotnie, zobacz, znowu zaczął 79. Tak. I zobacz, No, tu. patrzymy na knota patrzymy. Tak, na knota patrzymy. Tu nie do. To jest tam, no. Tu włączy środek Bollingera i zobacz, jak on przeszedł, nie? Ten to jest środek, nie? Tak, A tak. tutaj nie dotknęło w ogóle środka. No dobrze. Ile pipsów? Już ci mówię. Załóżmy, że tu wchodzimy. Urywamy to. Jest unika. I znowu 30. Prawie. Tu jest ryzykowne, ale też zobacz. Poszedł impuls, nie? Tak. Tu się zaczęło, tu się skończyło. Jak to zobacz, doszło do 7,9 do tej strefy mojej i do Tak. góry. Tylko tu A akurat czemu jest. powiedziałeś No. ryzykowne? Dlaczego powiedziałeś, że ryzykowne? Popatrz, nie ma różnicy. Tu doszło do połowy i tu jest na A połowie. i tu, no. Ale być złapała, nie? No ale, sorry, że się wtrącę, no ale Cześć. tutaj jakby 44 też tam wskazuje, że do góry pójdzie, nie? Cztery. Tak, według mnie tak jest, tak poniżej tych świeczek. Ja to takie mam rozumowanie. Tutaj 44 nic nie mówi w tym momencie. Nic? Nic. Czyli to nie jest tak, że zobacz, że tutaj przy 61,8 się odbiła, nie? No. Jakby idzie w górę. No przy godzinnym, no to znaczy, no ja bym, jeżeli ja bym to jeszcze tak analizował, to jeszcze bym sprawił w tym momencie 4 godziny i więcej, nie? Jaki jest trend? No dokładnie. No dupa, Było rzeczywiście, fajne prawda? wejście, tu było fajne wejście na 4 godzinach. Możecie sobie analizować, jak wam wszystko na 4 godzinach i później potwierdzenia szukać na godzinie na przykład, nie? No dokładnie, ja tak robię, że na dłuższy Od okres czasu największego i patrzę. potem sobie zmniejszam, Tak, tak? i to samo, żeby było. Jak widzisz na 4 godzinach tam baja, no to tak samo na godzinę tego baja, nie? I tu było fajnie, zobaczcie, bo poszła szpila.
Doszło do krańca Bollingera, a tu. Tak. Jak wam tam lepiej, no to zobaczcie, KDE na przykład. 4 godziny. Czy ja coś tu widzę? Nic nie widzę. 4 godziny. A czemu, czekaj, to mam chwileczkę. A No. czemu ty, bo wróciłeś? No, Czemu kariera. No. ty, czemu tutaj nic nie widzisz, jak tutaj ta RSI jest tak dużo nad kanałem, a tu świeczki dotykają Bollingera, więc też jest aviomalia, to czemu nic nie widzisz? W którym momencie powiedz mi? Jeszcze raz. RSI to na dole No. jest bardzo wysoko nad kanałem, prawie 80, załóżmy, tak? Tu teraz, tak? Tak, na końcu mówię. Mówię o tym na chwilę obecną, ta godzina, co teraz jesteśmy. Tu, okej, no. No, tak wysoko tu wyjeżdża, a tutaj świeczki tylko dotykają krańca Bollingera, więc jest aviomalia, a ty nic nie widzisz. Znaczy ja widzę to, patrz, nie wiem, czy ty to widzisz, co ja widzę, ale No pewnie nie. nie chcę was uczyć takie ryzykowne, bo tutaj byłoby wejście. Zobacz. No tak. Że tu poszło prawie do środka, a tu nawet do kanału nie weszło, nie? Jest ten knot jeden, knot drugi, trzeci. Można by było zaryzykować, ale ja chcę was nauczyć takie, już takie pewne, znaczy pewne, no nic nie ma pewnego, ale No rozumiem. które są. Z wysokim prawdopodobieństwem. No dokładnie. Bo jak zaczniecie wchodzić, o, może wejdzie w połowie, no to nic z tego nie będzie. Potrzeba doświadczenia, żeby wchodzić w połowie, nie? No dobra, ale w sumie Tomku, to ja też podtrzymuję to pytanie, nie? No. Tam RSI wyskoczyło dużo ponad bandę, No. a świece ledwo dotykały Bollingera, nie? To nie jest żadna wskazówka dla ciebie, że to będzie ciągło do góry dalej? A masz tutaj taki sam przykład, nie? Tylko w Zobacz. drugą stronę. Tylko w drugą stronę, nie? Wyszło. Czekajcie, tu skasuję wszystko. Wyszło, no sporo wyszło, nie? Znaczy, no nie jest, tutaj troszkę inna sytuacja. Wyszło i tutaj już ciągnie do środka Bollingera, a tutaj Ale nie, jest no cały tu czas sporo, tu na jest dole. 20 jest, nie, 35, 30 nawet. No tak, ale tu jest O. poza, a tam się schowało całkiem, nie? Tam się schowało, czyli no to jak nie wiesz, to sobie schodzisz na inny interwał. Patrz, tutaj sobie zaznaczasz i wchodzisz na godzinkę zobaczyć, co tam się dzieje. O, jest godzina. No i marzysz. I czekasz, czekasz, zobacz tu. Pyk. Tutaj, jeżeli jest wąskie, to rozumiem, że mało gotówki wpłynęło, tak? No. Ale zobacz, no giełdy się zamykają już i zobacz to. 4 godzin widziałeś poza, nie? I zobacz. I ty czekasz na drugą stronę, jak cena dojdzie do drugiej strony Bollingera, nie? Tutaj doszła, wyszła nawet, nie? A tu jest połowa. I ty atakujesz tutaj. Stella. No. Rozumiecie? Tak. A teraz powiedz mi w tym momencie, no bo to już trochę czasu temu było, bo to jest jaki? To jest godzina, no to było 2, 4, 6 godzin temu było, nie? Czy nadal byś to wchodził, czy już nie, już Nie, do nie, 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 teraz nie. już nie. Ale teraz nie Dlaczego dlatego, nie? że nie grasz w tych godzinach, czy załóżmy, że Nie. grałbyś w tych godzinach, nie, Raz, że bo. nie gram, raz, że nie gram w tych godzinach i zobacz, że tutaj nie może przebić tego poziomu. Tu się zatrzymałem, Aha. zobaczcie, ile razy się odbija. I tu Tak. może być duże wsparcie i może w ogóle tego nie przebić, tylko się odbić i iść do góry. A tutaj, Okej. tu już jest sens jakiś, nie? Tu z góry złapanie, bo tu już jest na no, te 20 tam 5 pipsów. Jak ktoś, no 25 pipsów to jest dużo, nie? A teraz to jest ryzyko, no. No ale jak przybije to, no jest ryzyko, ale jak przybije, no to poleci. Audio USD zobaczmy. 4 godziny.
Pokazuję. To jest to chyba, co wczoraj żeśmy studiowali. 4 godziny coś widzicie? Tutaj tu jest wyjście. Dobra. Mamy to wyjście, co mówiliście, głębokie. Ile to jest? No, 30. Przechodzimy na godzinę i zobaczymy. No, tutaj mamy. Wyjście poza, ale tu też wyszło poza, nie ma. Dla mnie nie ma. W ogóle nie ma wyjścia. Nic, nic się nie spełniło. Nie, No nie. tutaj jeszcze No. pomiędzy 12:30 a 16:00. To tutaj zobacz, RSI wyskoczyło ponad 60, a tutaj siedzi w środku. Dalej troszkę, tam gdzie RSI wyskoczyło ponad. No. Nie, tutaj nic nie ma. No to, że nic nie ma, to już powiedziałeś, ale teraz dlaczego? Dlaczego? No zobacz, no bo tu to ci pokazuje prawdę. I tu jest, no, RSI jest wyżej. A tu nawet nie wyszło poza Bollingera, a tutaj jest poza tym kanałem. To dla mnie to jest baj, może być. Dla mnie to jest baj. Rozumiesz? Ja Okay. bym Jakbyśmy powiedział. byli w tym momencie wtedy i analizowali, to weszlibyśmy na baja. Nie, ja takich nie szukam, bo to jest. No nie zrozumiecie tego. No, nie Okej, mamy, to ja wiesz. już chyba. To ja już chyba rozumiem, czy szukasz w drugą stronę, żeby świece wyszły za Bollingera, Dokładnie. a RSI siedziała w środku, tak? Dokładnie, o to mi chodzi. Okej, dobra, to już teraz Patrz, kumam. to A jest. czyli bardziej wartościowe jest RSI w kanale, a świeczki poza kręcami Bollingera? Dokładnie, dokładnie to. Aha, dobra, ja sobie aż to zanotuję, że to jest ważniejsze. Tego właśnie szukamy. Okay. Tomku, ty grasz na MT4 i na tym, i na IC Market, nie? Tak. Ja nie mogę się cholera połączyć. Połączyłem się, ale te MT4 to mi teraz takie wyskoczyło, że nawet nie mam tam opcji, żeby ten. Może dlatego, że Dlaczego? jeszcze pieniędzy nie wpłaciłem, ale nie mam możliwości tam połączenia się. Ale jaki błąd ci wyskakuje? Nie, no żaden błąd mi nie wyskakuje. Tylko no nawet nie mam opcji, ale może dlatego, że jeszcze nie płaciłem pieniędzy, nie skończyłem weryfikacji i tak dalej. Może to jest powodem. No to Natomiast. jest na pewno, no to nic nie zrobić, jak nie musisz chociaż dolara tam wpłacić, żeby coś. Aha, dobra, w porządku, okej. Okay. Jak już będę miał gotowe, to wtedy ten. To wtedy ewentualnie będę ci truł głowę Nie ma o sprawy. pomoc. Jak już się naumiejesz, to będziesz wpłacał. A tu widzicie różnicę tutaj? Na końcu nie chwila. Tu wyż. No tak, no tutaj widać te Tu jest. wysokie takie świeczki, To a na dole Bollinger jest i oni, kanałem. zobaczcie, to one się nachodzą, A nie? tu. 44 z tym, nie? No, z To jest. krańcem, o to ci chodzi? A 44 nachodzi się z Bollingerem, krawędzią. Praktycznie. I to jest dla mnie bardzo mocny opór w tym momencie. A cena jest, zobaczcie, w połowie. To znaczy, jaki bardzo mocny opór? No to jak jeżeli cena jest poniżej 44 i tu już jest No, to jest sell. tak, to jest sell, no. No dobra, a No. powiedz na taki, a co byś powiedział na taki scenariusz, że zobacz, poszło w dół, No. tutaj tak wyprostowało się, znowu troszkę w dół, korekta, tak? Te zielone pary i teraz znowu pójdzie w dół. To jest taki scenariusz twój? Tak. No to zobacz, tu jakby sobie wziął tą. O to ci chodzi? Widzisz? Impuls, korekta do 7,9, nie?
i tu wchodzić na sela. Impuls, korekta. Tu Dobra, masz czekaj, bo impuls. ja już głupieję, bo z tego, co ja pamiętam, nawet gdzieś to sobie zapisałem, No. że mówiłeś, że impuls korekta do 50 i wchodzimy. Później powiedziałeś, że połową i teraz do 7,9. Czyli na co się bardziej nastawić? Na 7,9 na korektę czy na 50? Bo ja ci powiedziałem taką metodę, że bo ty na 50 sobie połowę dajesz i drugą połowę na tej strefie. 7,9. Ja zawsze czekam do 7,9. A jak nie osiągnie 7,9, to w momencie, kiedy No to odjechało, to szukam innej pary. szukasz innej pary, to a nie próbujesz łapać, jak jest, załóżmy, tutaj było, patrz, zielona z tym No. knotem takim jak cholera, No, druga zielona z cieniem. to by było wejście. I masz drugą zieloną z cieniem, co nie? No. Jeżeli to by było na 50, tylko 300 teoretycznie, nie? I pojawia się czerwona. Tu by nie było wejścia dla ciebie? Jeżeli ta sama sytuacja by była, ale byłoby. Ja wolę 7,9, nie? Ale Czyli mówię, że zostanie. można wtedy zajść na przykład 0,01, Tak, można taką. a potem poczekać, jak wejdzie to znowu ten. Tak, Na przykład 0,02. pierwszą pozycję tutaj, drugą w tej strefie. No dobra, okej, okay. A powiedz mi jeszcze, jeżeli pierwszą pozycją bym wszedł, załóżmy, w 50, co nie? No. I scenariusz by się był ten, że idzie w dół wtedy. To, No. co dorzucasz drugie wtedy jeszcze Nie, na nie, nie, szybkość? nie, to już odjechało, koniec. Czyli tylko połową wchodzimy wtedy, tak? Połowa, no. Połowa nie ma gonienia pociągu, nie? Odjechał i koniec. Okej. Okay. Funt do franka. No i teraz powiedzcie, co tu widzicie. No na... A, to się rysuje, No ja świetnie. widzę, że twój scenariusz się nie sprawdził. Do franka? Nie, nie. No. No to już narysowane, że korekta i w dół, a poszło w górę. No tu no poszła ta korekta, no zobacz. No, Poszła no, no korekta. właśnie była korekta i No to i poszło na narysowaliśmy dół. w dół. Ale się skończyło na strzałce mojej. Aha, i to już jest koniec. Ja myślałem, że to jest ten, że to jest dalsze. Ja No, myślę, że no pójdzie tutaj jeszcze jest. niżej. Nie. Tylko tego jeszcze nie było, jak to rysowałem, nie? Ja rysowałem z tą, że będzie korekta i w dół. I poszła korekta i poszło w dół, ale to było koniec. I trend się odwrócił. No Trend się właśnie. odwrócił i zobacz. Poszedł impuls i tu masz 50. Czekaj, niech ogarnę. Masz. Pomału, pomału. No właśnie. Odwróciło się, zobacz. Impuls poszedł do góry. A Zobacz. czemu zaznaczyłeś od góry zero? Nie no, jak szukamy baja, no to od dołu, nie? Do góry. Do góry. No możesz, aha, bo ty masz ten, no to możesz sobie odwrócić to. Bo wiesz, o co chodzi, bo tu 79 wychodzi ten. No, teraz pasuje? Tak. Ja nie patrzę nawet na to, bo ja mam strefy, są takie same. 50 jest zawsze w tym samym miejscu. I chciałbym wam pokazać, zobaczyć. Trend się odwrócił, nie? Odwrócił się. Impuls, korekta, doszło do 50. Zobaczcie, gdzie jest cena, prawie do połowy, a tutaj ledwo weszła w kanał, nie? No, dokładnie. I tu jest ten. No, no właśnie, to jest to, o co pytam. Czyli tu byś wchodził połową, załóżmy, i Tak, czekał do połową. 70 kilo. Ja bym w ogóle w to nie wszedł, bo ja tu bym czekał na tą strefę, nie? Ale jak ktoś gra na 50, no to już by wszedł, nie? No. No ty Na jaką ty strefę czekasz, Tomek? Ty byś nie wszedł, bo... tą fioletową, czy tą niebieską. Tą 21. Aha. Ta strefa to jest dla mnie na baja, ta na sela. Shorta, long.
Tutaj zobacz, jak się spełniło, widzisz? Rysowałem. Jaka Impuls. piękna, jakie piękne. No, no tutaj to, tutaj to ten. I tu byśmy mogli łapać, poczekaj. Tu jest do złapania i tu jest pipsówka. Kurde. No ale uciekło, no ale jeszcze jutro, pojutrze jest dzień. Od której to było? Od 9 rano. Dziewiąty. Dlatego no, ten, mieliśmy już 5 par, chyba 3-4 i bo tak to było, jak poszedł funt, znaczy jak jeden osłabnął, to wszystko mogliśmy zagrać, nie? Z jenami. Zobaczcie. Gdzie jest 9? No tu akurat nie było widać, ale tu już było widać, nie? Euro. Zobaczcie. Jak pięknie. Weź Franka albo Kanadyjczyka do Jana, pokaż jeszcze, proszę. Franka już ci. Cokolwiek do Jana. No masz. Widzisz? To pokazywałem. No. Frank. Tu coś pokazywałem. 8 godzina. Zobaczcie, 8 godzina i 9 jest ta szpilka, nie? To jest 9 godzina, tak? Nie, 13, a to od 14 było wejście. Tu jest 9, ta. Od 14 było wejście, zobaczcie, gdzie było. Tu była, gdzie była cena, tu dopiero co weszło. I mogliśmy zagrać wszystkie jeny. No, tak właśnie teraz. A z twojego doświadczenia to jak jakaś waluta idzie w dół, to wszystkie pary tak mniej więcej wyglądają jak to teraz? No Widzimy, tak, czy nie? no jeden to jest specyficzny, no jednak, nie wiem, czy Nowozelandczyk. Też wszystko poszło. Czyściutko, zobaczcie tu. Znowu szpila. A gdzie jest cena, nie? Jakbyśmy tu połapali wszystko, to kurde. Ile 130 tam? O, z 500 pipsów było. Połapiemy jutro. No, odjechało. No, o ile jen w nocy nie narobi tego. No. Wiem. Odjechało. No ale my mamy kolejne dni, będziemy szukać. No tu jeszcze z jenem, no to co pokazywałem. Pięknie. Kat? A kiedykolwiek grałeś na Bitcoinie? Tak, to jest podobnie, tylko jest duży spread. Też. Zobacz to, na Bitcoin. Tyk. No ja Czyli właśnie. analizy są takie same, nie? Ja Analizy właśnie są takie. analizowałem Bitcoina i powiem ci, że tutaj dużo więcej jakby szans znajdowałem wejścia, nie? Aż. Bo nie ma tyle manipulacji, co na tych walutach, nie? Bo nie ma dużo kapitału. Aha. W sumie on tu Dlatego. chodził. No, dlatego on czasami chodzi jak po sznurku. A to weź teraz ten, to jest godzinny, a No. zmień może proszę na 15 minut. No. Na 15 minut i zmniejsz ten impuls spadkowy, ile on miał Ten spadkowy? pipsów. No, ten od dna. Nie, 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 ten od kółeczka aż do samego dołu. Okej. Teraz się czas kończy. No. Widzisz? I teraz można sobie tu polować, nie? Jak ty grasz, no, ale popatrzmy w pół godziny. No, jest okej. 44. Ale na Można by było sela, powiedzieć, tak? że to Na był sela, spadek korekta na i teraz pójdzie sela, nie? sela, no. No, Czyli prawdopodobnie. dobrze rozumuję jak na razie. Tak. Okej. Bardzo dobrze. A ile pipsów to było? Na sela?